W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bardzo serdecznie witam na Jasnej Górze was, drodzy bracia i siostry pielgrzymi. Z racji tego, że dziś przywędrował do nas święty Michał Archanioł, jego figura, która zwiastuje jego obecność i przyjście do naszego życia. Bardzo serdecznie witam przełożonego generalnego zgromadzenia świętego Michała Archanioła, księdza Dariusza Wilka, oraz wszystkich braci w kapłaństwie, księży Michaelitów i wszystkich kapłanów i wszystkich, którzy są we wspólnocie Armii Świętego Michała Archanioła. Chciałbym też powitać serdecznie tych, którzy poprzez środki społecznego przekazu są w sposób duchowy tutaj z nami w tym miejscu. Michał Archanioł, cieszymy się bardzo jego obecnością. Przede wszystkim jest to ktoś, kto jest posłany od Boga do człowieka i jego specyfiką jest przede wszystkim to, że jest z Bogiem i wpatruje się w Niego. Działanie przeciw diabłu jest drugorzędne. Pierwsze jest to, że cieszy się Jego obecnością, obecnością Boga i ma oczy utkwione w Niego. I chciejmy w tej Eucharystii za przykładem świętego Michała Archanioła mieć oczy utkwione w Chrystusa, którego do nas przyniosą kapłani. Zapraszam do uczestnictwa w tej Eucharystii. Kochani moi, to sam Bóg nas zaprasza do spotkania z Nim. Bóg hojny w miłość i miłosierdzie. Bóg bogaty w tak wiele łask. On zna nasze serca, zna nasze sumienia, zna kręte drogi naszego ludzkiego życia. On sam chce nas obdarzyć swoim słowem, słowem na drogę, słowem umocnienia. On sam chce wskrzesić w nas miłość ku Niemu i miłość ku bliźnim. Eucharystia to doskonałe spotkanie. Spotkanie w domu Matki samego Boga w obecności wyjątkowego patrona, świętego Michała Archanioła. Zechciejmy otworzyć nasze serca przed Bogiem obecnym razem z nami. Wykorzystać ten czas i przestrzeń, którą Bóg dla nas stwarza, byśmy wrócili umocnieni w wierze, przekonani na nowo do tego, że warto dla Boga żyć, dla Niego poświęcać swoje życie. Zechciejmy otworzyć nasze serca ze wszystkimi intencjami, które przynosimy przed Jego ołtarz. Niech On sam przez swoich orędowników, Matkę Najświętszą i świętego Michała Archanioła, utwierdza nas w tym, że jesteśmy Jego Bożymi dziećmi. Uznajmy prawdę o nas samych. Uznajmy naszą ludzką słabość i grzeszność. I prośmy Boga o Jego miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
wzywanie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Módlmy się. Boże, który dajesz nam Twoich aniołów dla naszego zbawienia, pokornie Cię błagamy, spraw, by nas bronił święty Michał Archanioł przed podstępami szatana, byśmy przy końcu naszego ziemskiego życia zostali przyjęci do Królestwa Światła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki swojemu świadectwu, i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy. Oto Słowo Boże.
będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnice. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Gdy usłyszą słowa ust Twoich i będą opiewać drogi Pana, zaprawdę chwała Pana jest wielka. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. O Słowo Pańskie. Wysłuchajmy teraz okolicznościowej homilii w języku włoskim, którą wygłosi gość specjalny naszej pielgrzymki, ojciec Marcello Stazione. Laudetur Jesus Christus. Ecco, ringrazio i padri Micheliti. Dziękuję ojcom Michelitom. Ringrazio la Fondazione San Michele Arcangelo di Cracovia.
Dziękuję Fundacji Świętego Michała Archanioła w Krakowie. Perché mi hanno fatto venire dalla lontana Italia. Ponieważ pozwolili mi przyjechać tutaj z dalekiej Italii. A tenere una semplice breve meditazione. Żeby powiedzieć tutaj krótkie kazanie. Sul rapporto tra la Madonna e San Michele Arcangelo. O relacji między Maryją i Świętym Michałem Archaniołem. Partiamo dalla Bibbia. Zacznijmy od Biblii. San Paolo nella lettera ai Colossesi dichiara. Święty Paweł w liście do Kolosan powiedział. Che Dio Padre ha creato tutte le cose tramite il suo Verbo Gesù Cristo. Że Bóg stworzył wszystko poprzez Słowo w Jezusie. Tramite Gesù e per Gesù. Przez Jezusa i dla Jezusa. Dio Padre ha creato le cose visibili e invisibili. Bóg stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. E tra le cose invisibili San Paolo parla dei cori angelici. I przez rzeczy niewidzialne mówi o chórach anielskich. Troni, dominazioni, potestà. Trony, dominacje i władze. Ecco, il verbo incarnato Gesù. Słowo wcielone Jezus. Fa tutto tramite sua madre Maria. Robi wszystko przez swoją matkę Maryję. Ecco, Maria, la Madonna, è il canale di tutte le grazie. Maryja, Madonna, jest kanałem wszystkich dobrych rzeczy, które od Niego pochodzą. Il Papa Pio XII nel 1950. Ojciec Pio XII. Ojciec papież Pio XII. Ha proclamato il dogma di Maria assunta in cielo. Zaproklamował dogmat matki, która została wzięta, w niebo wzięta. Noi sappiamo che verrà un papa. Wiedzieliśmy, że będzie papież. Che proclamerà il dogma della Madonna corredentrice. Który ustali ten dogmat matki, która zwycięża. Certamente Dio Padre. Oczywiście Bóg Ojciec. Gesù Cristo. Jezus Chrystus. La Santissima Vergine. Najświętsza Pani. Utilizzano per realizzare la loro volontà il servizio degli angeli. Używają do realizowania swojej woli aniołów. E soprattutto il servizio di San Michele. I przede wszystkim świętego Michała. Dice il grande Sant'Agostino nei suoi sermoni. Mówi święty Augustyn. San Michele. Święty Michał. È il più zelante servitore di Maria. Jest najbardziej gorliwym sługą Maryi. San Michele è sempre in attesa di ricevere gli ordini della Madonna. Jest zawsze w oczekiwaniu, żeby spełnić wolę Pani. Per soccorrere i servi di Maria. Po to, żeby działać w jej służbie. Perché avviene questo? Dlaczego tak się dzieje? Perché la Madonna e San Michele hanno un'unica volontà. Ponieważ Maryja i święty Michał są pokorni. Vogliono solamente far conoscere e amare Dio. Chcą tylko, żeby kochać Pana i żeby Go poznać. Io dico sempre che la Madonna e San Michele sono un po' gemelli. Zawsze mówię, że są jak bliźniacy. San Michele è raffigurato con lo scudo. Święty Michał jest przedstawiany z tarczą. Con la scritta qui sunt Deus. Gdzie jest napisane qui sunt Deus? Chi è come Dio? Któż jak Bóg? San Michele dice nessuno è come Dio. Święty Michał mówi, że nikt nie jest jak Bóg. Cioè San Michele si riconosce come creatura di Dio. Czyli uznaje, że jest stworzeniem boskim. Anche Maria si riconosce come creatura di Dio. Maryja tam uznaje, że jest stworzeniem. Eccomi, sono la serva del Signore. Oto ja, służebnica Pańska. Maria e Michele. Maryja i Michał. Rappresentano l'umiltà glorificata da Dio. Przedstawiają wywyższoną pokorę.
Nel Magnificat la Madonna parla indirettamente di San Michele. Wywyższona Maryja mówi bezpośrednio o świętym Michale. Quando nel Magnificat dice che il Signore innalza gli umili. Mówi, że Bóg wywyższa pokornych. E abbassa i superbi presuntuosi. I zniża tych, którzy są dumni. Ecco, il Signore ha abbassato il superbo Lucifero. Pan obniżył Lucyfera, który był dumny. Il più bello degli angeli. Najpiękniejszy z aniołów. Il più intelligente degli angeli. Najinteligentniejszy. E ha innalzato l'umile Michele. A z kolei wywyższył pokornego Michała. Noi non sappiamo prima Michele che grado gerarchico avesse tra gli angeli, che ruolo avesse tra gli angeli. Nie wiemy, jaką pierwotnie pełnił rolę w hierarchii Pana. Ma dopo la guerra in cielo. Ale po wojnie w niebie. Michele è diventato il primo dei serafini. Stał się pierwszym z serafinów. L'angelo capo degli angeli. Czyli szefem wszystkich aniołów. Maria è la porta del cielo. Maryja jest la porta del cielo. Janu Aceli. Bramą niebios. Michele introduce le anime in paradiso. I wita dusze w niebie. Maria è la regina degli angeli. Maryja jest królową aniołów. Michele è il suo più fedele servitore. Natomiast Michał jest jej najbardziej zaufanym sługą. Gesù è il Dio della pace. Jezus jest Panem pokoju. Maria è la regina della pace. Maryja jest królową pokoju. E noi diciamo che San Michele è l'angelo della pace. Mówimy, że święty Michał jest aniołem pokoju. Michele dichiara la guerra solamente a coloro che turbano la pace di Dio. Mówi, że wojna będzie wypowiedziana tylko tym, którzy walczą z Panem. Ecco, San Michele è un angelo terribile. Święty Michał jest okropnym. È strumento della giustizia di Dio. Jest narzędziem sprawiedliwości Boga. Ma è anche l'angelo della misericordia di Dio. Ale jest także narzędziem miłosierdzia. Santa Faustina Kowalska. Święta Faustyna Kowalska era molto devota di San Michele. Szczególnie czciła świętego Michała. San Michele proteggeva Santa Faustina. Święty Michał ją ochraniał. Quando un peccatore si pente e si converte, wtedy, kiedy grzesznik się nawraca, San Michele porta le grazie. Święty Michał przynosi łaski. Che la Madonna prende dal cuore di Gesù. Które Maryja przynosi z serca Jezusa. Una venerabile francese. Czcicielka francuska. Filomena di Santa Columba. Filomena od świętego od di Santa Columba. Od świętej od Ducha Świętego. Dice: sono mille volte felici. Jestem tysiąckrotnie bardziej szczęśliwa. Coloro che sono devoti al cuore sacratissimo di Gesù. Z tych, którzy są wierni najświętszemu sercu. Alla sua santissima madre, l'Immacolata Vergine Maria. I jako matka niepokalanie poczęta. E all'Arcangelo San Michele. I aniołowi archaniołowi Michałowi. Sacro cuore di Gesù. Najświętsze serce Jezusa. Madonna. Maryja e San Michele. Święty Michał. È il mezzo per avere in abbondanza le benedizioni di Dio su di noi. Są środkiem, przez który otrzymujemy błogosławieństwa od Boga. Un sacerdote italiano molto famoso. Bardzo popularny ksiądz z Włoch. Don Stefano Gobbi. Ksiądz Stefano Gobbi. Nel 1986. W 1986 ha scritto una locuzione interiore, un'ispirazione che la Madonna gli ha dato su San Michele. Napisał pod wewnętrzną inspiracją to, co powiedziała mu Maryja i święty Michał. Scrive Don Stefano Gobbi. Napisał on. All'Arcangelo Michele. Święty Michał. E affidato il compito di combattere.
Jest mu powierzona misja walki. Contro le armate di Satana. Przeciwko wojskom szatana. Contro le forze della massoneria. Przeciw siłom masonerii. Organizzati a livello mondiale. Zorganizowanym na skalę światową. Per mettersi contro Dio e contro Gesù. Żeby być przeciwko Jezusowi. Ma San Michele interverrà. Ale święty Michał zainterweniuje. E vincerà. I wygra. Alla Salette in Francia. We Francji, w Saleti. La Madonna ha detto che già dal 1864. Maryja powiedziała, że od 1864. Od 1874. Lucifero è molto attivo. Lucifer jest bardzo aktywny. Ecco, nel nostro tempo, ventunesimo secolo. W naszych czasach, w XXI wieku. Si giocano le ultime ore di questa battaglia. Są to ostatnie godziny walki. Un grande santo chiamava la Madonna. Wielki święty nazywał Maryję. San Luigi Grignon de Montfort. Święty Luigi de Montfort. Amava anche molto San Michele. Kochał także świętego Michała. Lui creò il gruppo dei soldati di San Michele. Zastęp świętego Michała. Będzie wielkie zamieszanie. Ma i veri cristiani, ale prawdziwi chrześcijanie si sarebbero riconosciuti, będą rozpoznani, perché avrebbero combattuto il male, ponieważ pokonają zło e vinto il male, i wygrają z nim. Sotto le bandiere di San Michele e della Madonna. Pod flagami Maryi i świętego Michała. Concludo, io vengo dalla zona di Napoli, dalla Campania in Italia. Podsumowując, pochodzę z Włoch, z włoskiej wsi. Nella mia terra il santuario più importante è il santuario di Pompei. W mojej ziemi najważniejszym sanktuarium jest sanktuarium w Pompejach. Il beato Bartolo Longo. Błogosławiony Bartolo Longo. Bartolo Longo. Ha messo la supplica alla Madonna di Pompei l'8 maggio. Dał 8 marca. Ustanowi święto. Festa di San Michele. Świętego Michała. Perché a un certo punto la costruzione del santuario si era bloccata, fermata. Ponieważ w pewnym momencie budowa sanktuarium była wstrzymana. E Bartolo Longo ha consacrato il santuario di Pompei a San Michele Arcangelo. A Bartolo Longo poświęcił to sanktuarium w Pompejach świętemu Michałowi. Ecco, termino. Ogni regina. Kończę. Każda królowa. Riceve la corona. Otrzymuje koronę. Ci sono tanti quadri, tanti dipinti. Jest wiele obrazów. Che rappresentano l'incoronazione della Madonna. Które przedstawiają ukoronowanie Maryi. E ci mostrano Gesù Cristo che mette la corona sulla testa della Madonna. I które pokazują, gdy Chrystus daje jej koronę na głowę. Ma viene aiutato dall'Arcangelo Michele. Ale pomaga mu w tym święty Michał. Ecco, da tutta la Polonia voi soldati e cavalieri di San Michele siete venuti in questo santuario di Częstochowa. Wszyscy z was, wojownicy świętego Michała. Adesso dobbiamo chiedere. Teraz musimy spytać a San Michele, świętego Michała, che ciascuno di noi, soldato o cavaliere di San Michele, że każdy z nas, który jest żołnierzem, abbia gli stessi sentimenti di San Michele di amore verso la Madonna. Żeby miał taką samą miłość do Maryi, jaką ma Michał. E così sia. Amen. Niech tak będzie. Amen.
oddają cześć świętemu Michałowi, archaniołowi, przez którego Bóg mówi do ludzi, prowadzi ich bezpieczną drogą i broni od złego ducha. Błagajmy wspólnie o potrzebne łaski. Módlmy się za Kościół Święty, doświadczający w obecnym czasie szczególnych prześladowań swoich wiernych, aby święty Michał Archanioł obronił go i umacniał w mężnym wyznawaniu wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za rycerzy, czcicieli świętego Michała Archanioła, członków rodziny szkaplerznej oraz czytelników czasopisma Któż jak Bóg i osoby na co dzień żyjące duchowością anielską, aby towarzyszyła im łaska i opieka niebiańskich duchów oraz by oni sami byli posłańcami Boga dla swojego otoczenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, zwłaszcza za te, które uczestniczyły w peregrynacji figury świętego Michała Archanioła, aby wsparte jego mocą dochowały wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za zgromadzenie księży Michalitów w jubileuszowym roku setnej rocznicy zatwierdzenia zgromadzenia, aby święty Michał Archanioł umacniał w mężnym wyznawaniu wiary i nieustannie otaczał swoją opieką. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zniewolonych przez złego ducha, trwających w grzechach ciężkich i nałogach, aby dzięki pomocy świętego Michała Archanioła odzyskali wolność dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, aby cieszyli się chwałą oglądania Boga razem z aniołami i świętymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy wsparci wstawiennictwem świętego Michała Archanioła budowali Królestwo Boże w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Polećmy Bogu intencję Mszy Świętej. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, opiekę dla Franciszka. Polećmy Bogu i prośmy o miłość, zdrowie i zgodę dla Katarzyny, Marcina z dziećmi, Laurą i Albertem oraz msza święta dziękczynno-błagalna o zdrowie dla Mariusza Węgrzynowskiego. Ciebie prosimy. Boże, który przenikasz naszą ziemską rzeczywistość nadprzyrodzonymi mocami, przyjmij te modlitwy i przez świętego Michała Archanioła zsyłaj wszystkim, za których się modlimy, dobre natchnienia. Zachowaj ich w zdrowiu i pozwalaj odnosić zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ziemi,
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmij, o Panie, dary, które ci składamy. Święty Michał Archanioł, niech je przedstawi Tobie, aby się stały dla nas źródłem miłosierdzia i zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy głosili Twoją chwałę, która jaśnieje w aniołach i archaniołach, gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie aniołom, wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami aniołów, którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając. Święty, 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 zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich
i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Tomaszem, świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą
napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy, także tutaj przy bocznych ołtarzach, przez dwie nawy kaplicy, dlatego prosimy zrobić te trzy przejścia dla księży komunikujących. Bardzo prosimy się troszeczkę też cofnąć, kochani pielgrzymi, cofnijmy się trochę i róbmy szerokie przejście aż do wyjścia z kaplicy. Także na podwórku też przed kaplicą będzie też komunia udzielana, prosimy też tam zrobić szerokie przejście. W Bazylice Komunia Święta będzie udzielana przy balaskach. Jest prośba do pielgrzymów, którzy wyszli z Bazyliki w kierunku kaplicy, są tu w przedsionku, żeby z powrotem cofnęli się do Bazyliki, tam będzie udzielana Komunia Święta. Thank you.
Też na pustkowiu chleb roznożył, Panie. Czar nas bierzemy. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy
Módlmy się. Miłosierny Ojcze, uczestniczyliśmy w ofierze eucharystycznej, wspominając zasługi świętego Michała Archanioła. Prosimy Cię za jego wstawiennictwem, byśmy mogli się cieszyć zbawiennymi skutkami tego sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Po mszy świętej figura świętego Michała będzie przeniesiona do bazyliki, tam czas na modlitwę w ciszy. Po 15:00 po koronce do Miłosierdzia Bożego będzie możliwość przyjęcia szkaplerza świętego Michała oraz przyjęcie do rycerstwa świętego Michała Archanioła. Kolejnym wspólnym punktem naszej pielgrzymki będzie konferencja o godzinie 16:30 i modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała i uwolnienie z nałogów o godzinie 17:00. Ze względu na bardzo dużą liczbę wiernych i przepisy sanitarne, ta modlitwa będzie miała miejsca na wałach jasnogórskich. Także potem zgromadźmy się już pod wałami. Dziękujemy ojcu generałowi i księdzu Marcello Stazione za obecność na tej Eucharystii. Kontynuując ogłoszenia duszpasterskie, dzisiaj z racji pierwszej soboty miesiąca odbywa się na Jasnej Górze pielgrzymka Zawierzenie Rodzin w auli ojca Kordeckiego od godziny 14:00. Tam gromadzą się wszyscy. O godzinie 18:30 wspólna Eucharystia w kaplicy Matki Bożej. Tak samo też trwa tutaj na modlitwie wspólnota Niespokojnych Nadzieją, która również gromadzi się w kaplicy świętego Józefa od godziny 11:00. W tej chwili trwa na jasnogórskich Błoniach msza święta dla pielgrzymki konnej. Spowiedź odbywa się w Wieczerniku do godziny 19:30. Nie ma dzisiaj ceremonii zasłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej. O 15:30 msza święta w intencji Ojczyzny, różaniec o godzinie 16:00. Msza święta w intencji Ojca Świętego połączona z sobotnią nowenną do Matki Bożej Jasnogórskiej o godzinie 18:30. Akatyst i jasnogórska modlitwa o pokój dla świata w kaplicy Matki Bożej o godzinie 20:00. W tej chwili jeszcze trwa na Jasnej Górze generalny remont organów. One już częściowo grają, nie wszystkie jeszcze rejestry. Nie ma jeszcze w pełni, instrument nie jest jeszcze w pełni sprawny, dlatego zwracamy się do Was, drodzy pielgrzymi, o pomoc i wsparcie w podejmowaniu wyzwania, w przywróceniu funkcjonalności chyba najbardziej wyeksploatowanego instrumentu na świecie, organy, które grają bez przerwy właściwie. Więc to wszystko się zużywa, dlatego wdzięczni jesteśmy za wszelkie ofiary materialne wspomagające to dzieło. Ofiary można składać w zakrystii i w punktach, gdzie przyjmujemy na msze święte, bądź przelewem na nasze konto z dopiskiem na remont organów. Numery kont dostępne są na naszej stronie internetowej www.jasnagora.pl. Dziękujemy również za wszelkie ofiary na renowacje, niekończące się renowacje sanktuarium. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą. Modlimy się też w czasie apelu jasnogórskiego. Nasz pauliński zakon przyjmuje kandydatów na kapłanów i braci zakonnych. Informacje szczegółowe można otrzymać przy furcie na sali rycerskiej. Do godziny 17:00 można poznać historię sanktuarium, zwiedzając obiekty muzealne, skarbiec, Muzeum 600-lecia i bastion Świętego Rocha. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kaplicy Sakramentu Pokuty od godziny 6:00 do 21:00. Mimo złagodzenia obostrzeń sanitarnych bardzo prosimy o zachowanie odległości między sobą, co jest chyba dzisiaj niemożliwe. Więc moi drodzy, jesteśmy w tej chwili na wizji, filmowani przez media, zarówno przez internet, jak i w telewizję. Dlatego bardzo prosimy o zachowanie odległości, ale też i noszenie masek zakrywających nos i usta w trosce o miłość bliźniego, aby nie być powodem zarażenia jeden drugiego. No. Niech Pan Bóg nas od tego ochroni. Jednocześnie informujemy, że przy wejściu do bazylik, jak i kaplicy Matki Bożej,
One są środki do higienicznej dezynfekcji rąk. Prosimy z nich korzystać zarówno wchodząc, jak i wychodząc. Tyle ogłoszeń. Kochani moi, nasz dobry Bóg niech będzie uwielbiony w naszym świętowaniu. Niech będzie uwielbiony w przemianie naszych serc, która się dokonała mocą Jego słowa i mocą spotkania z Bogiem żywym, który w Komunii Świętej przychodzi do nas, do naszych serc i nas przemienia do głębi. Chcę, byśmy byli Jego kochanymi, umiłowanymi dziećmi. Niech Bóg będzie uwielbiony w opiece Matki Maryi, która opiekuje się nami wszędzie, i niech będzie uwielbiony w każdym zwycięstwie przy pomocy świętego Michała Archanioła w naszym życiu, w naszej trosce o dobro. Pragnę bardzo serdecznie podziękować jakże gościnnym ojcom Paulinom za to, że już szósty raz przyjmują naszą pielgrzymkę czcicieli świętego Michała Archanioła, rycerzy, wszystkich, którym święty Michał Archanioł jest niezwykle bliski, tym, którzy noszą szkaple świętego Michała Archanioła, także czytelnikom dwumiesięcznika, którzy jak Bóg. Bardzo serdecznie dziękujemy, drodzy ojcowie, za waszą gościnność, za otwarte drzwi świątyni, że możemy przychodzić ze świętym Michałem Archaniołem do Matki Maryi. Pragnę bardzo serdecznie podziękować moim współbraciom za zorganizowanie kolejnej pielgrzymki. W szczególny sposób księdzu Piotrowi Prusakiewiczowi, księdzu Rafałowi Szwajcy, księdzu Robertowi Ryndakowi i księdzu Zbigniewowi Baranowi. Bóg zapłać także wszystkim innym współbraciom, którzy przyjechali z grupami. Kochani moi, słowa szczególnego podziękowania kieruję ku pracownikom redakcji dwumiesięcznika, którzy jak Bóg, którzy bardzo aktywnie są zaangażowani co roku w zorganizowanie, a także w przekaz medialny naszej pielgrzymki. Bóg zapłać, kochani. I moi drodzy, wam wszystkim dziękujemy za obecność. Jesteście tu wszyscy z potrzeby serca. Wierzymy mocno, że Bóg jakimś natchnieniem niezwykłym i sobie tylko znaną drogą pociągnął nas dzisiaj tutaj do siebie. On niech będzie uwielbiony, a nam wszystkim niech towarzyszy Boże błogosławieństwo. Dziękujemy także ojcu Marcello, padre Marcello, grazie za obecność. Dziękujemy za skierowane do nas słowo. Kochani moi, sam Bóg niech nam hojnie błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj.